Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj taka nietypowa sceneria. Zanim wezmę się za rozkręcanie piecyka, to mam jeszcze kurcze roboty w brud. Przygotowania do sezonu. Wymieniłem już kurcze dwie opony. Opony to jest pikuś, ale musy. Musy. Bo w tych kołach nie ma dętek, tylko są musy. I powiem wam, że kurczę, mam problem, bo nie chcę mi na rant skoczyć, ale podejrzewam, że jak się założy do motocykla, kawałek się przejedzie, to skoczy na rant. Tu jest oponka świeża, w sensie rok produkcji 2001 i ładnie wszystko wskoczyło idealnie, a ta jest 2 lata starsza opona i już dużo ciężej, dużo taka bardziej sztywna, ciężko tu wchodziło. Mordowałem się z tym, ale jakoś włożyłem. Zostało mi jeszcze przednie koło. Przednie koło to zawsze lepiej idzie, lżej. Nowa oponka Pirelli Scorpio, najlepsze oponki. Tylko tak, mam cały garaż zawalony. Najpierw muszę założyć tylne koło. Ściągnę przednie i wymienimy. Nową oponkę i nowego musa damy. I wtedy wezmę się za piecyk. Tu już mam na sprzedaż parę piecyków miedzi. Będę musiał paczkę zrobić. Tutaj takie garki aluminiowe, to w filmiku będziecie mieli. I co? Dobra, najpierw skończę tutaj z motocyklem to, co mam do zrobienia i zacznę się za rozkręcanie piecyka. No, pierwszy etap zrobiony. Stara oponka, oj, ściągnięta. Nowa oponka, w środku mus. Kurde, jedną ręką. I teraz trzeba to wszystko razem połączyć. Dobra, wyłączam kamerkę i biorę się za montaż opony z musem. No, jedna strona wskoczyła. Teraz trzeba tutaj po kolei bach łyżkami wcisnąć. Takim sposobem odpowiednim i to jak się wie jak, to dosyć sprawnie idzie. Dobra, robię. No, cały szkopuł polega na tym, że tutaj wkładamy rant łyżką dotąd. I tu trzeba wsunąć łyżkę do środka i w tym miejscu łyżkę do środka po to, aby gdy tu będę naciągał oponę, to w tym miejscu ta opona po tych łyżkach się jakby wślizgnie do środka w to tutaj takie zagłębienie w feldze, wchodzi do środka, przez to łatwiej jest tutaj tą oponkę naciągnąć. Teraz powinno już tutaj wskoczyć. To tylko muszę wyłączyć kamerkę, bo jedną ręką tego nie zrobię. Tu trzeba tą dźwignią nadusić, jednocześnie trzymak od opony wcisnąć do środka. I wtedy ten rant tu pyk wskoczy i oponkę mamy założoną. No, oponka z musem założona. Ładnie na rant wszędzie wskoczyło. Trzeba pamiętać, żeby po takim montażu odtłuścić dobrze tarczę. I co? I teraz tylko montować. Należy zamontować koło do motocykla. I tu też jest bardzo ważny punkt, bo od odpowiedniego zamontowania koła bardzo dużo zależy. Zależy po prostu, znaczy nieodpowiednie zamontowanie koła wpływa na poprawność pracy przedniego zawieszenia i żywotność podzespołów w tym zawieszeniu. Niektórzy właśnie nie wiedzą, jak to się robi i źle montują i to zawieszenie przednie nie działa tak, jak powinno. Ale to jest temat na inny moment. Dobra, biorę się teraz za montaż koła i potem, jak już to koło zamontuję, to coś tutaj rozbierzemy, jakieś graty kolejne. O,
koła zamontowane, jedno, drugie, trzecie zapasowe. A tu jest oponka na piaseczek, a tu jest taka na średnio twardy, na miękki, średnio twardy teren. Nie trzeba wtedy opon zmieniać, tylko się koło zmienia. No dobra. I jeżeli mówimy o motocyklu, jest to motocykl motocrossowy, czyli sport, rywalizacja. I ten odcinek właśnie o tym będzie. Proszę bardzo. Zrobimy pojedynek. Farelka kontra żelazko. I zobaczymy, kto wygra. Kto więcej ma miedzi, mosiądzu i czego tam jeszcze. Rozkręcę tą farelkę. Tu się silnik spalił. A to żelazko to... to tam, jak sprzątaliśmy mieszkanie mojej ciotki, takie stare żelazko znalazłem. Które po włączeniu tu się niby świeci, nie wiem czy termostat nie działa, nie grzeje w ogóle ta stopa. Także rozbierzemy i farelkę i żelazko i zobaczymy, kto wygra w tej rywalizacji. Dobra, to zaczynamy. Farelka waży 998 gram, prawie kilogram. Żelazko chyba więcej. Aha, kilogram 26 gramów, prawie taka sama waga. Czyli w tej samej wadze chodzą. Czyli dobrze dobrałem przeciwników. Dobra. Zaczniemy od farelki. Dobra, tak to się prezentuje. Tu mamy farelkę, miedź, aluminium, mosiądz pobiał, stal. Tu mamy żelazko, tu jest aluminium odlew, stal, miedź i mosiądz. I mosiądz pobiał. Dobra, biorę wagę i ważymy. Zacznę od mojego faworyta, czyli od farelki. Stal. Stali mamy 276 gramów po złoty 50, 41 groszy. Aluminium odlew 22 gramy po 7,80, 17 groszy. Mosiądz żółty 4 gramy po 25,50, 10 groszy. Mamy już ile? 68 groszy. Miedź mix
78 gramów po 36 zł, 2 zł 81 groszy. Co nam daje? Łącznie 4 zł i 3 grosze. Tyle uzyskaliśmy za ten wentylator, za tą farelkę. A teraz zobaczymy, ile nam da żelazko. Dobra, stal 282 gramy po złoty 50, 42 grosze. O, dobrze, zaczynamy. Kot mnie odwiedził. Mosiądz żółty, tutaj dorzuciłem tą blaszkę pobiał, ona jest za lekka, żeby oddzielnie to zważyć. Mosiądz żółty, 14 gramów po 25,50, 36 groszy. Miedź mix, 46 gramy po 36 zł, złoty 66. Mamy 2,40 i zostało nam co? Aluminium. Jak myślicie, kto wygra? Żelazko czy farelka? Odlew aluminium mamy po 7,80. Ja już widzę chyba, kto wygrał. 304 gramy po 7,80, 2,37. Łącznie daje nam to 4,77. Żelazko wygrało. Czyli co? Oj, przepraszam. Wiemy, kto w tym pojedynku wygrał. Żelazko wygrało z farelką. Dobra, jak się podobało, łapka w górę. I co? Do następnego. Trzymajcie się. Cześć. Hej.